No witam serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS1. Let's split up and search for the unicorn, Harry. The best way to find wounded unicorns is to follow a trail of silver blood. It should show up well in this moonlight. Follow the silver blood to find the unicorn. Be careful, the forest can be a dangerous place. I better go, Harry. That spoilt brat Draco is waiting with Fang. If I'm not back soon, Fang might just have him for his dinner. A dziś sobie będziemy zwiedzali nową zupełnie lokację, jaką jest Zakazany Las, której w ogóle nie było w wersji PC, nie wiedzieć dlaczego, ale przynajmniej się tutaj pojawiła, więc mamy pole do popisu. Nie mam pewności, ale chyba ona również pojawiła się w wersji na PS2, aczkolwiek tutaj nie chcę szerzyć dezinformacji. Poprzednim razem mieliśmy potyczkę z Gringotts Bank oraz ogólnie z Diagon Alley, z lokacją, którą powinniśmy robić w ogóle na początku gry, ale z jakiegoś powodu dopiero ją pod koniec gry robimy, tak więc nie rozumiem. Ale czym charakteryzuje się Zakazany Las? Jest to lokacja, w której w zasadzie musimy uważać na wszystko. Począwszy od żółwi, które strzelają ogniem z dupska, kończąc jakby na samych niebezpiecznych tutaj krzakach, które chcą nas zaatakować, bo jak sami zresztą widzicie, Harry nieźle po stopach oberwał, co za tym idzie, zadało mu to taki damage, że normalnie stracił dwie kreski zdrowia. Swoją drogą bardzo fajna to jest lokacja i dziwi mnie fakt, że wersja na PS1 jest jedyną wersją, która ma zaczarowany las. Bo nie mam pewności, jak właśnie jest z wersją na PS2. Wiem, że na pewno wersja na PS1 ma tylko ten zaczarowany las. Bo wersja na PC nawet nie chciała tego wprowadzić z jakiegoś powodu, albo po prostu twórcy zapomnieli. Whatever. No i tutaj mamy dosłownie powtórkę z rozrywki, czyli po prostu gra teraz będzie nas sprawdzała, co się nauczyliśmy przez całą tą gierkę. A mianowicie będziemy teraz rzucali puffskejkami, żeby trole spadły sobie w dół, a raczej już to robiliśmy. No. I teraz rzucamy czar Incendio, by pozbyć się tych krzaków, które nam tutaj przeszkadzają, ponieważ przez te krzaki musimy jakoś przejść. A w zasadzie przez tą dróżkę musimy przejść, ale przez to, że są tutaj krzaki, no to byśmy sobie nie przeszli. Warto też wspomnieć, że są to te same krzaki, które są w stanie skrzywdzić Harry'ego, ponieważ to nie są krzaki, które te stworki, kurde, pożerają. No i tutaj mamy oczywiście tą ośmiornicę, która wypuszcza te mniejsze gwiazdki, czy te tam mniejsze robaczki, whatever. Kurde, nie chcę się powtarzać. Tam mieliśmy przy okazji kociołek Menelixa, aka Panoramixa, dzięki któremu byśmy mogli sobie zrobić miksturkę. W ramach porachunków warto tutaj również rzucić czar Incendio, żeby po prostu mieć już spokój. No, przynajmniej mamy 4 darmowe fasolki, więc jeżeli nie udało wam się w Hogwarcie zebrać czerwonych fasolek, to tutaj możecie sobie to wszystko nadrobić, bo jest ich tutaj od zarąbania. No i tutaj mamy żółwika, który chce nas łagodnie mówiąc źle potraktować, więc warto mu uczynić to samo. Aby go zaatakować, to należy chwileczkę poczekać, żeby on trochę tą dupę wystawił, bo inaczej nie uda wam się go zaatakować. W sensie uda się zaatakować, ale nic mu to nie da. Żadnego damage'u nie dostanie. Po czym rozpoznać, że damage jest otrzymywany dla tego żółwia? Chociażby po tym, że go jakby skorupa robi się na różne kolory. Ah, Potter, that oaf Hagrid sent me to tell you that we haven't found the unicorn yet. I doubt Hagrid can find the boots on his feet without a map. Don't get lost, Potter. Remember, these woods can be very dangerous. Ta, Malfoy oczywiście nas straszy, że las jest mega niebezpieczny, że jesteśmy w sumie skończoną ofermą. Wiecie, no różne wyzwiska, jakie tam kieruje Malfoy w naszą stronę, pod nasze nazwisko.
80% gry jeszcze, tylko 20% i mamy całą gierkę zaliczoną. Co jest zabawne, bo to już jest przedostatni odcinek w ogóle z tej gry. Następny będzie ostatni jeszcze odcinek bonusowy z Quidditchów, więc... Pierwsza gra z tych czterech zaczętych będzie już ukończona. Wystarczy teraz się tylko skupić na Crashu 4, Raymanie Revolution i Redemption, nie? Szczerze, gdybym był sam w tym lesie i byłbym takim małym chłopcem, jakim jest obecnie Harry, to serio bym się troszeczkę bał podróżować po tym lesie. I wiecie, i nie wcale nie pomaga fakt, że tutaj jeszcze Hagrid jest, bo Hagrid oczywiście gdzieś tam niedaleko będzie nas. Ale jednak, kurde, Hagrid niby się tak martwi o swojego przyjaciela Harry'ego, a w sumie nawet mu nie towarzyszy. No, nawet jak widzicie, już tutaj se stoi, jak gdyby nigdy nic. I see you found the unicorn's blood trail, Harry. I don't understand what would be killing the unicorns. Never heard anything like it before. There's something in these woods that shouldn't be. Be careful now and stay with the path. Call me if you find anything. Ta, w momencie niebezpieczeństwa skontaktuj się ze mną, ja cię uratuję, bo jestem Hagrid, jestem lubiany przez las. Jestem mężczyzną lasu. Ta, wszyscy znamy to gadanie. Tu na lewo mamy już zakończenie tej lokacji, jak widzicie zresztą nie jest ona jakoś super długa. A my kierujemy się właśnie na prawo, dlatego że tutaj będziemy mieli ostatnią kartę kolekcjonerską, czyli będziemy mieli całe 17 kart kolekcjonerskich z tej oto gierki. Ciekaw jestem, ile będzie w wersji na PS2, bo mówię, wersja na PC miała około 24. Ta wersja ma 17, a wersja na PS2 jestem ciekaw, ile będzie miała. To w ogóle był ostatni żółw swoją drogą, który... wiecie, co robi. No i mamy tutaj u góry już kartę kolekcjonerską. Rowena Ravenclaw. No, ostatnia karta, która należy do pani Ravenclaw. Ponieważ jak widzicie, karty mają również tam tych swoich, tych stwórców domu. Co można usłyszeć jakby, że nazwisko ich ma jeden z domów, jeden z czterech domów. I w ogóle, co mnie naprawdę mega zaskakuje, ja wiem, że już się tym troszeczkę podniecałem poprzednim razem, w poprzednim odcinku, ale dziwi mnie fakt, że udało mi się tak w miarę łatwo i szybko przejść ten Gringotts Bank, nie? Choć przyznam, że ostatni challenge z tym wagonikiem był naprawdę, kurde, mech, denerwujący, jeżeli chodzi o nagrywanie gameplayu. Serio, spędziłem tam co najmniej z 20 minut na ten pieprzony, kurde, kartę kolekcjonerską za złote. Nie denerwuj się, Michał, masz to już za sobą. Skup się na odcinku. Najwidoczniej ten koleś miał na tyle paskudną mordę, że Harry po prostu stracił przytomność. Nie dziwię mu się. Sam pewnie bym zemdlał, gdybym zobaczył takiego gargulca. Harry was rescued in the nick of time by the centaur Firenze and rode on his back to safety. Firenze explained that unicorn blood had the power to keep someone alive who was an inch from death. Harry realized that the hooded figure he'd seen in the clearing was none other than he who must not be named, Lord Voldemort. Oh, that was a close shave, Harry. Any creature that would kill a unicorn and drink its blood is one to be avoided at all costs. If it was Lord Volt, I mean, he who must not be named, then you better be on your guard. He's a dangerous foe. I've got a present for you, Harry. I made it myself. Mm-hmm.
Some creatures find music very relaxing. If you play the right tune, you can send them to sleep. In fact, I remember this very tune that I used to play to my Fluffy. Try it out on this barn owl I've been looking after. He needs a good long sleep. No, więc teraz dostaliśmy magiczny flet, w którym będziemy mogli sobie po prostu grać pieśń, która będzie mogła usypiać zwierzęta. Ona się nam bardzo, że tak powiem, przyda. W sensie ten flet nam się bardzo przyda. Jak sami zresztą widzicie. I wish Fluffy was as easy to send to sleep. But you'd best be getting back to your lessons now. Thanks again, Harry. You're a real friend. I've been doing some reading about Nicholas Flamel, the wizard that Hagrid mentioned. He's the creator of the Philosopher's Stone. Supposedly it can grant eternal life to its user. If it's here, there may be Snape's after it. There are even rumors that you know who's involved. We have to find a way to get past Fluffy. That must be where the stone is being kept. Ron and I will meet you on the third floor by the doorway that leads to Fluffy. We have to get the stone first. Come on, Ron, let's go. I suppose. Ta, zdaję sobie sprawę, że Hagrid jesteś prawdziwym przyjacielem Harry'ego i tak dalej, no ale no... Nie musisz się tym przechwalać. Oj, znowu echo z głowy Zakolaka tutaj nam grało. No ale tak, co się dowiedzieliśmy jeszcze wcześniej, to to, że tą postacią jest nie kto inny jak Lord Voldemort, czyli ten, którego imienia nie wolno wypowiadać. No i musimy teraz stoczyć z nim ostatnią batalię. Choć Hagrid jest święcie przekonany, że idziemy grzecznie na lekcję, nie? Nice one, Harry. You've got the beans we needed. The portrait password is Wolfsbane. Thanks for the beans, Harry. We'll make sure they find a good home. Have you heard the rumor? There's a troll on the loose around here. Smells worse than Percy's socks, and that's saying something. W ogóle zbieranie fasolek w tej gierce jest mało opłacalne, tak szczerze wam powiem. By Jupiter, you've done it, young Gryffindor! Knockback Jinx Duo, czyli po prostu mamy upgrade dla naszej różdżki. Ciekawe, co to będzie za upgrade. No, kiedyś się tego dowiemy. Tak czy siak, czas zacząć Forbidden Corridor po raz kolejny, czyli po prostu zakazany korytarz. Ale nie, no, powiem wam szczerze, no śmieszy mnie troszeczkę taka naiwność Hagrida, że on myśli, że my sobie jak gdyby nigdy nic pójdziemy na ten, na lekcję. Hagrid jest dobry, kurde. Śmieszny typ z niego. Harry, I think someone's making a move to steal the Philosopher's Stone. Harry, I know you are brave, but promise me you'll be very careful. No i Harry i przyjaciele teraz będą chcieli, kurde, pójść do zakazanego korytarzu. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Slytherin are in the lead on house points. Boo. The race for the house cup is heating up. Boo. Ślizgoni, frajerzy, buuuu. Nie, ale tak na serio, kończąc moją myśl, serio, nie opyla się tutaj w tej wersji zbierać fasolek, bo nawet nie ma cutscenki, gdzie Fred i George robią trolla Snape'owi, tak jak to było w wersji PT. Hagrid recalled this monster Fluffy. Of course! Harry, do you remember that Hagrid said that he used to calm Fluffy with music? Try and play the tune that Hagrid mentioned to put each of Fluffy's heads to sleep. Be careful though, he looks ferocious. No, i teraz musimy wykorzystać umiejętność, którą nauczył nas Hagrid, czyli granie na flecie i uśpić tego Cerbera. Czy to będzie łatwe zadanie? Cóż, myślę, że tak, no bo jak widzicie, to tylko wszystko polega na kombinacji trójkąt, kółko, kwadrat, x.
Aczkolwiek przyznam, że za młodu nie potrafiłem tego zrobić perfekcyjnie, co powodowało, że dużo razy traciłem HP i nawet zdarzyło mi się tutaj zgame-overować, co jest zaskakujące. Z tego co też pamiętam, to chyba w wersji na PS2 ten segment chyba gry był na samym początku, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno nie był tak późno jak w tej wersji gry. Aczkolwiek mogę się mylić, bo mówię, no, tak mniej więcej przez mgłę coś pamiętam. Chyba że kompletnie nie było tego segmentu, no to wtedy zwracam honor. No i Cerber sobie zasnął. Jak słodko. Dać jeszcze smoczka do buzi i tyle. Raczej do pyska, do pyszczka. Jeden z najbardziej creepy loading screenów. Serio, jak byłem mały, to w gacie nieraz zrobiłem. I know what this is. It's a devil's snare. Oh, I'm so glad we know what it's called. It's a great help. Try and figure out the sequence of tentacles and then use the incendio spell to defeat it. Try not to get too close to those tentacles. Nie bez powodu się wyciszyłem. Muzyka, która w tle leci, jest po prostu mrożąca krew w żyłach. Soundtrack, który się nazywa, to jest Devil's Snare, albo po prostu Diabelskie Pnącza, czy jakoś tak na polskie to było. Ale ta sekwencja będzie miała teraz, kurde, bossa. Proszę bardzo. Ogromna Devil's Snare. Diabelska macka, whatever. Kurde, ten soundtrack naprawdę powoduje ciarki na dupie mojej. Znaczy, no dobra, może nie na dupie, ale na rękach. Nie, autentycznie, nie? I to jest zabawne, bo to jest tylko gra o Harrym Potterze, a ja się tutaj tak naprawdę mega wczuwam, mimo że ja to komentuję w postprodukcji, ale słuchając jakby tego, co mi się udało nagrać, to naprawdę jest, kurde, coś niesamowitego. Jestem teraz ciekaw w wersji na PS2, nie? Autentycznie jestem ciekaw w wersji na PS2 teraz. No i teraz możemy użyć Incendio, bo już sparaliżowaliśmy to Devil's Snare. Albo diabelską mackę. Diabelskie pnącze. I w taki oto sposób Devil's Snare spłonęło. Ron i Hermiona uciekli, a my będziemy podążać za nimi. Chociaż przyznam, że w wersji PC ten poziom miał lepszy klimat. Bo przynajmniej tam nie byli oni zamknięci w jakimś... za jakimiś kratami, tylko przynajmniej te Devil's Snare ich złapało, tam Rona i Hermione. Mało realistyczna jest ta gra. Good luck, Harry! Teraz będziemy musieli wykorzystać naszą praktykę nabytą w Quidditchu i znalezieniu prawdziwego klucza, który odblokuje nam drzwi, ponieważ jak widzicie, lata tutaj z 20 fałszywych kluczy i jeden prawdziwy. Po czym rozpoznać, że to jest prawdziwy klucz? Chociażby po tym, że on ma unikalny kolor i wytwarza właśnie te kółka Quidditchowe. No i teraz będziemy podążać za niebieskim kluczem. Oczywiście czerwone klucze są w stanie nam zadać damage, więc radzę wam uważać, ponieważ one są rozgrzane do 1000 stopni skali Scoville'a, więc tutaj nie bagatelizowałbym tego problemu.
GTA, muzyka, która również kojarzy mi się z Harrym Potterem i Więzień Azkabanu na peceta, ponieważ ten soundtrack również się tam pojawił, z tego co pamiętam. No i w wersji oczywiście pecetowej Kamienia Filozoficznego. Nie, powiem szczerze, kompozytor soundtracku do gier z Harrym Potterem jest po prostu wybitny. Świetnie napisał soundtrack. Świetnie go stworzył, świetnie go napisał. Nic dodać, nic ująć. Z tą sekwencją, jak byłem mały, nigdy nie miałem problemu, powiem wam szczerze. Nie, serio nigdy nie miałem, bo jakoś zawsze mi się udawało. Może miałem tylko pod koniec z Quick Time Eventem, żeby złapać ten klucz. To może faktycznie miałem z tym malutki problem, ale jeżeli chodzi o samo przelatywanie przez kółka, czy po prostu uważanie, żeby te czerwone nas nie zaatakowały, to nie, nie miałem z tym żadnego problemu. Graficznie ogólnie ta gra, mimo co, wygląda bardzo ładnie. Może modele postaci pozostawiają wiele do życzenia, ale obiekty, jak i level design jest jak najbardziej, na moim zdaniem, wysokim poziomie. Proszę bardzo. I w taki oto sposób właśnie ukończyliśmy pokój z fałszywymi kluczami i z tym prawdziwym. I teraz będziemy mogli już dostać się tylko i wyłącznie do komnaty Lorda Voldemorta, aczkolwiek zanim my to zrobimy, to jeszcze minie troszeczkę czasu. Dokładnie to jeden odcinek, na który będę was chciał zaprosić zaraz po obejrzeniu tego odcinka, ponieważ jak wiecie, wstawiam dwa odcinki dziennie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia. Również zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie. No i cóż, widzimy się w ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Dzięki za oglądanie.